Poznać odpowiedzi? Znajdziesz je na Dolnym Śląsku. Pytaj, odkrywaj, podróżuj bezpiecznie. Ósmy listopada, poniedziałek, Bogdan Mazurkiewicz. Zapraszam Państwa na wydarzenia. 12 kilometrów dróg i dwa mosty nad rzeką Bóbr. To inwestycja, którą powiat bolsawiecki zrealizuje do 2025 roku. Będzie to największa inwestycja w historii powiatu. Jej koszt to 117 milionów złotych. Przewyższa on cały roczny budżet samorządu powiatowego. To będzie największa inwestycja w historii powiatu bolsawieckiego. Do 2025 roku na terenie gminy wiejskiej Bolesławiec mają zostać zbudowane dwa nowe mosty nad rzeką Bóbr oraz nowe drogi prowadzące do obozowisk w Małym Trzebieniu i w Pstrążu. Podpisujemy kontrakt na budowę dwóch mostów i sieci dróg na terenie gminy wiejskiej Bolesławiec, ale te drogi mają znaczenie, myślę, że dla całego powiatu, ale również dla powiatów okolicznych, ze względu na to, że będą stanowić istotny system sieci powiatowych dróg. Najważniejszym elementem tej inwestycji jest po pierwsze obwodnica Trzebienia i budowa dwóch mostów na rzece Bóbr. O rozmiarach tej inwestycji świadczy jej koszt. To 117 milionów złotych, które powiat pozyskał z rządowych środków. Suma ta przekracza roczny budżet powiatu. Będzie to inwestycja ważna dla samych mieszkańców, ale też istotna dla kraju, ponieważ znacząco usprawni ruch pojazdów wojskowych stacjonujących na terenie gminy obozowiskach. Te potrzeby były nakreślane już przez długi okres czasu. Ja się bardzo cieszę, że w ramach byłego Funduszu Dróg Samorządowych, a obecnie już Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, udało się te środki pozyskać i te środki trafiły właśnie na tę realizację tej inwestycji. Liczę również, że w najbliższych latach środków tych będzie wpływało jeszcze więcej. Potrzeb jest bardzo wiele i myślę, że wspólnie będziemy pracowali na to, aby zarówno powiat, jak i gminy powiatu bolesławieckiego prężnie się rozwijały. W ramach inwestycji powstanie 12 kilometrów nowych dróg o wysokim standardzie użytkowym. Obwodnica Trzebienia znacząco zaś usprawni ruch na drodze wojewódzkiej 297, która jest ważnym szlakiem komunikacyjnym z południa kraju nad morze. Te inwestycje były postulowane przez mieszkańców tych terenów. Nasilenie się tej presji miało związek z umiejscowieniem w Trzebieniu Małym obozowiska żołnierzy Armii Amerykańskiej. Pierwszy okres tego problemu to był problem, który w tym kraju widziały dwie osoby. Wójt gminy Bolesławiec, którego nękali mieszkańcy, bo to nie jest tyle problem mieszkańców Trzebienia Małego, ile Trzebienia, bo przez drogę w Trzebieniu, drogę powiatową, dojeżdżamy do obozowiska w Trzebieniu Małym. Ono jest położone przed częścią zamieszkałą Trzebienia Małego. I tak jak mówiłem, dwie osoby. Wójt gminy Bolesławiec mający problem, bardzo duży problem społeczny i konsul generalny Stanów Zjednoczonych, do którego te sygnały niezadowolenia lokalnej społeczności zaczęły docierać. Nie bez znaczenia w doprowadzeniu do uruchomienia tej inwestycji była więc aktywność strony amerykańskiej, która była czuła na problemy, jakie obecność na tym terenie wojsk tego państwa stwarzała dla mieszkańców, a były one związane właśnie z problemami komunikacji drogowej. Inwestycja będzie realizowana w konwencji Zaprojektuj i Zbuduj. Firma Nowak Mosty, która wygrała przetarg na jej wykonanie, zaprojektuje więc przebieg nowych dróg. Zatem konkrety w tej sprawie będą dopiero znane w najbliższym czasie. Będą dwie nowe przeprawy
mostowe przez rzekę Bóbr, jedno do zapomnianego miasteczka Pstrąże, które też w przeszłości generowało ileś problemów nam, władzom samorządowym, gminy. Most do Pstrąża to już przyszłościowe patrzenie na sytuację tej opuszczonej miejscowości. Na konferencji prasowej mowa była o ewentualnym zlokalizowaniu tam obozowiska wojskowego. Starosta Bolesarycki podpisał umowy z wykonawcą inwestycji oraz inżynierem kontraktu, które rozpoczęły proces inwestycyjny. Zakłada się jego zakończenie na 2025 rok, ale poszczególne zbudowane odcinki dróg i mostów będą oddawane do użytku w miarę postępów prac. Zapraszam teraz Państwa na blok wiadomości w skrótowej formie. Mimo weekendu w kraju odnotowano wysoką liczbę nowych zakażeń koronawirusem. W niedzielę było ich 7316. Na Dolnym Śląsku odnotowano ich 471 i 10 w powiecie bolesawieckim. W całym kraju w niedzielę zmarły 3 zakażone osoby. Nie było takich przypadków w naszym regionie. Międzynarodowe targi rolno-spożywcze Grüne Woche 2022 odbędą się w Berlinie od 21 do 30 stycznia. Województwo Dolnośląskie kolejny już raz zamierza zorganizować na targach stoisko, na którym będą prezentowane produkty pochodzące z Dolnego Śląska. Obecnie przyjmowane są zgłoszenia wystawców. Liczba miejsc jest ograniczona i decydować będzie kolejność zgłoszeń. W Sobótce odbyła się gala wręczenia nagród w regionalnym konkursie Piękna Wieś Dolnośląska. W kategorii Najpiękniejsza Wieś zwyciężyły Sulistrowice w gminie Sobótka. Natomiast w kategorii Najlepsze Przedsięwzięcie Odnowy Wsi wygrała wieś Mościsko w gminie Dzierżoniów za przedsięwzięcie Tradycje i Zwyczaje spod Strzechy, czyli Pierzajki i nie tylko. Bolesaccy policjanci zatrzymali mężczyznę poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Do zatrzymania doszło w trakcie policyjnej kontroli stosowania rygorów epidemiologicznych w sklepach. Zaczęło się od zatrzymania z powodu nieużywania przez tego mężczyznę maseczki. Po sprawdzeniu danych 24-latka okazało się jednak, że jest poszukiwany za przestępstwa związane z kradzieżami pojazdów. 7 listopada w Tomaszowie Bolesławieckim w okolicach godziny 22.30 spłonęła stodoła. Na miejsce przyjechało 6 zastępów Straży Pożarnej. Z Bolesławca, Warty Bolesławieckiej, Różyńca, Raciborowic i Gromadki. Pożar został szybko ugaszony. Sprawę bada policja. W Bolesławcu trwa modernizacja przedszkolnych placów zabaw. Wysłużone urządzenia wymieniane są na nowe. Wymiana urządzeń następuje w miejskich przedszkolach publicznych numer 1, 2, 4, 5, 6 i 7. Koszt urządzeń wynosi w sumie 102 tysiące złotych. Nowe zestawy zabawowe pozwolą przedszkolakom poprawić kondycję i koordynację oraz zrelaksować się na powietrzu. W Bolesławcu odbyło się spotkanie samorządowców dotyczące trasy Doliny Bobru w ramach cyklostrady dolnośląskiej. Natomiast w Lubinie samorządowcy rozmawiali o innym jej odcinku, czyli trasie miedzianej. Będzie ona łączyła m.in. Przemków, Chocianów, Lubin, Ścinawę, Wąsosz i Wińsko. Ruszył właśnie przetarg na opracowanie dokumentacji dla przebudowy drogi krajowej nr 36 na odcinku Lubin-Ścinawa. Po prognozie pogody dla Bolesławca na wtorek zapraszam Państwa do obejrzenia jednej z archiwalnych rozmów tygodnia. Jej gościem był w 2015 roku Jan Bujak, autor książek o Polakach w Jugosławii, którzy po II wojnie światowej osiedlali się na ziemiach zachodnich. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.
Najbliższej nocy w Bolesławcu będzie 6 stopni Celsjusza. We wtorek temperatura wzrośnie do 9. Wilgotność powietrza 95% w nocy i 80% w dzień. Zachmurzenie będzie duże, ale po południu zmniejszy się do małego. Ciśnienie atmosferyczne wzrośnie aż do 1030 hektopaskali. Wiatr do 10 km na godzinę, wiał będzie z kierunków zachodnich, a po południu ze wschodnich.